Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj pokażę Wam kolejny ciekawy sprzęt, a będą to takie niestandardowe głośniki do komputera. Niestandardowe, bo jak widać jest w nich woda. Zapraszam do oglądania. A mowa tutaj o głośnikach z wodą, jak już wcześniej wspomniałem. Woda ta, jak widać, znajduje się w górnej części głośnika. Całość głośnika jest stworzona z tworzywa sztucznego, dobrej jakości. Nie martwcie się, nasza ciecz nie wypłynie sobie. No chyba, że weźmiecie ten głośnik i rzucicie nim mocno o ścianę. Coś się uszkodzi. Moc głośników wynosi zaledwie 3 W, czyli mamy tutaj 2 razy po 3 W. Są to takie typowe popierdółki. Jak dla mnie jest to bardziej taki gadżet komputerowy, który ma sprawiać dobre wrażenie wizualne. Brakuje na pewno w nich pokrętła do regulacji głośności. Musimy niestety regulować naszą wysokość dźwięku za pomocą suwaka na monitorze, za pomocą myszki, tak? Czyli jest to naprawdę spory minus. No ale nie chodzi tutaj bardziej o funkcjonalność, lecz o efekt wizualny, jak już wcześniej wspomniałem. Tak to się tutaj prezentuje. W środku są cztery diody: fioletowa, niebieska, zielona oraz żółta. Tutaj z tyłu mamy takie podłączenia tych głośników. Podłączamy je za pomocą portu micro USB oraz kabla jack. Oczywiście go podłączamy tam też do komputera. Tak więc to się prezentuje. To jest ten głośniczek, malutka popierdółka i za chwilkę zobaczymy sobie, jak to wszystko będzie wyglądać. Całość została zakupiona za 64 zł na portalu, ale drogo, w marcu 2017 roku. Dobra. Zobaczymy sobie, jak to wszystko się będzie prezentować.
Tak więc, moi drodzy, sami widzieliście, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Jak najbardziej polecam ten produkt, szczególnie jeśli chcecie na przykład zrobić komuś jakiś fajny prezent. Naprawdę ciekawa rzecz, gadżet. Zwał jak zwał. To by było na tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.